na ile jest to możliwe, postaram się Wam tu pokazać pokój, jak wygląda w dość niedrogim pensjonacie. Tutaj obok w McCarthy, w Georgetown. Ja w tym pensjonacie zawsze miałem noclegi, jak organizowałem wycieczki tutaj na wschód kraju. Tak zwany po gambicku lodge. Skromny dosyć, ale warunki no całkiem ok. Jest normalny sedes, woda w spódźce jest, papier trzeba mieć swój. Raczej wątpię, że tutaj mają. Nie widać prysznica. Ściśnienie w prysznicu słabe, ale wystarczy wiaderko poprosić i wtedy sobie nalać wody powoli i myć się po gambicku, jest ok. No, jeszcze tutaj z drugiej strony. Tutaj ciężko tą kamerą uchwycić wszystko, ale tu dwa łóżka, są moskitiery. Wentylator, wczoraj prąd działał wieczorem. Mówię, jest całkiem spoko. Tak wygląda tutaj obejście tego pensjonaciku. I pokoje są mniej więcej takie. Tak wygląda z zewnątrz. Takie małe, okrągłe domki. Każdy to dwa pokoje. Z tyłu trochę pokojów tam innych jest. Za te pieniądze bardzo przystępnie. Się przepakowuję tu i wpadłem na pomysł, że pokażę Wam warzywa, jakie kupiłem i podam ceny, tak, z ciekawości, żebyście wiedzieli, ile mniej więcej warzywa kosztują w Gambii. Zaczynajmy od górnej lewej strony. W worku foliowym tutaj macie pomarańcze, akurat to owoc jest. Taki worek pomarańczy kosztuje 25 dolarów, z autobusu go kupowałem przez szybę na ulicy. Jest w nim 5 sztuk, czyli wychodzi po 5 dolarów za jedną pomarańczę. To są inne, kiedyś może pokażę, jak jeszcze się je. Dynia, kawałek dyni zielonej z zewnątrz, bardzo smacznej, on 10 dolarów. Marchew, żeby Wam nie skłamać, sam, czyli taka kubka, ta co jest na zdjęciu, tu chyba 25 kosztowała. Pomidory kosztowały 20 dolarów. Ta wielka kasawa, która w Polsce by grubo ponad dwie dychy kosztowała, zakładając, że za 15 zł za kilo bym znalazł, co mi się udawało, tutaj kosztowała 30 dolarów. Rzepa biała, to kupiłem wczoraj, nie pamiętam dokładnie, wydaje mi się, że ta kubka była za 25. Ogórki teraz są drogie tu w Gambii i 1,25 kosztuje sztuka. Obok za 10 dolarów mała kubka, to są bataty ich, nie? Białe w środku, słodkie. Mi bardziej smakują niż te kolorowe, ale ogólnie są dość podobne. Nie ma tu tych różowych ani takich pomarańczowych batatów. Są białe w środku. Bakłażan, jedna sztuka 15 kosztował wczoraj. To są jacato, gorzkie pomidory, 1,5 dolarów. I kapusta, 25 dolarów za taką małą główkę. Także ocencie sami, drogo czy tanio. No jak na polskie warunki, te niektóre rzeczy tu są droższe, na przykład no, ziemniaki są bardzo drogie i cebula w porównaniu do Polski, bo tu jest to importowane głównie z Europy, ale lokalne warzywa nie są za drogie i też, tak jak mówię, zależy bardzo od sezonu, bo nie wszystko przez cały rok kosztuje równo. Tak na szybko, cały czas wracam z kombo, drugi dzień już. Mam zakupy ze sobą, jak widzicie. Sedes się prezentuje ładnie. Nie wiem, czy mnie słychać, bo bez mikrofonu już mi się nie chce podłączać. Nocowałem tu w Dżandżamburek, bo Sana powiedziała, że nie mam iść w nocy przez burz. A autobus był spóźniony, że około 9 był dopiero tam na miejscu miał być. Więc u znajomego przenocowałem się, znajomy pensjonat tutaj. Sprawdziłem, jak pokoje wyglądają, porobiłem materiał, co widzieliście już albo zobaczycie. I teraz w końcu wracam po dwóch nocach do domu zamiast po jednej. Ale dziś już będę. Czekam na busika jakiegoś, który mnie tam zabierze. To jest bardzo blisko, jakieś 10 km, no ale z bagażami, piechotą to za daleko. Chciałem się tylko pochwalić w nawiązaniu do odcinka bodajże 5, jak się pogubiłem w buszu. Teraz właśnie wracałem z Dżandżamburek, wysiadłem sobie przy głównej drodze, przy właśnie tej, gdzie się wchodzi do buszu,
I patrzcie, taką oto ścieżynką muszę iść ze, no nie wiem ile na mapie by trzeba sprawdzić, ze 2 kilometry, coś takiego. Totalnie przez las. Jak tu ktoś nie zna, no to się zgubi. A ja już na tyle wiem, że wiem gdzie iść. Ludzie się dziwili, jak wysiadałem tutaj z busika, choć co prawda tam jest jeszcze inna droga do Kesserkundy, taka bardziej prawidłowa, ale ta jest najkrótsza. Bardzo krótkie o tym, jak żyć na wsi jak król. Jak widzicie, przywiozłem tu z Polski termometr. Jest tyle, 34.3. Jest po 12, a ja tu siedzę sobie na mojej we wsi bez prądu, pod wentylatorkiem. I no oczywiście klima była wskazana, nie obraziłbym się, ale jak najbardziej idzie wytrzymać i sobie teraz leżę i czytam książeczkę i tak się właśnie tu relaksuję. A moja Sona z kolei się nie relaksuje, tylko jak zwykle znalazła coś do posprzątania. Chciałbym, żeby czasem wyluzowała, ale nie jest to proste. Mamusia, on bierze bobki. Sana testuje prezent ode mnie, przywieziony z kombo. Taka profesjonalna praca, nie żadna zabawka dla dzieci. Z mocną gumą i skórą. Jest jakoś po 5, 17. Słońce daje nadal, jak widać. Trochę spocony jestem. No, ze 30 w cieniu, z 34 stopnie lekko są. Za mną. Tam daleko, gdzie za tymi drzewami jest Kesserkunda. A z tej strony z kolei tu się zaczyna burz w stronę rzeki Gambia. Nie mam mikrofonu, ale generalnie myślę, że słychać, bo tu jest cisza. A nie chcę mikrofonu brać, bo nie przyszedłem nagrywać siebie i gadanie. Tak mnie słońce razi, muszę oczy zamykać. Tylko chcę wam nagrać trasę przez busz. Co w tym buszu jest? Pierw jest taki rzadki, mniej drzew, potem im bliżej rzeki, tym się zagęszcza. Zobaczycie sami. Ja nie wiem, czy to wspominałem, ale my jesteśmy w porze suchej, dlatego w ogóle widzicie wszystko takie wyschnięte. Jak jest pora deszczowa, to ta droga, którą szedłem, jest tylko wydeptana, a wszędzie dookoła są albo trawa, albo jakieś uprawy wyższe niż człowiek. Tu nic nie widać, wszystko jest zielone, piękne. Ale jest jeszcze bardziej gorąco, duszno. Kawałek drogi za mną. Teraz jest tutaj rozwidlenie takie. I tak, w tą stronę ja nigdy nie szedłem wcześniej. Wczoraj pierwszy raz. I generalnie dojdzie się w tym samym kierunku, co drogą za mną. Czyli tam. O. Ale to jest szlak turystyczny, jak widzicie. I ta trasa dłuższa jest o wiele ciekawsza, dlatego pokażę wam ją właśnie. Taka tablica informacyjna. Niestety dbanie o szlaki turystyczne to nie jest tu domena afrykańskich krajów i bardzo, bardzo źle z tego powodu, bo tutaj z perspektywy człowieka, który no wiele zjeździł i zwiedził i różne rozrywki lubi, jeśli chodzi o turystykę, to takie szlaki piesze, które tu są, jakby je dobrze oznakować i rozreklamować, przeciągnęłyby masę turystów. Najlepsze, że tam nad rzeką jest lodż, który jest od kurczę 6 lat nieczynny, bo nigdy go nie uruchomili, gdzie to już dawno powinno działać, nawet jak jeszcze nie jest nieskończone. Tu jest naprawdę pięknie. To, że tu nie jest to, że to miejsce nie jest uczęszczane przez turystów, nie znaczy, że nie jest warte tego. I nie chodzi o masową turystykę, ale takie grupki trekkingowe, żeby sobie przyjechać tutaj, zrobić jednodniowy spacer po lesie, nocując czy w Banszczang, czy w Dżandżamburech,
to naprawdę jest idealne miejsce. Tu jest pełno szlaków, ja dopiero teraz je poznaję tak naprawdę, bo nigdy nie miałem czasu wcześniej. Ja zawsze byłem tu kilka dni, wracałem. Teraz tu mieszkam, więc sobie chodzę po tym lesie, ile mi się chce. Wracamy do spaceru zatem. Jak wam się podobał spacer? Ogólnie to ja jestem w to miejsce w stanie dotrzeć samochodem i będzie znacznie szybciej, ale samochodem bym tak fajnie nie nagrał, dlatego dzisiaj wybrałem się tutaj piechotą. To jest jednak trochę wyczyn. Wielka rzeka Gambia tu przed nami, a ja postaram się swojego szczęścia spróbować w rybactwie, a raczej wędkarstwie. Bo tu ryby to są takie kabany. Widać je stąd. Akurat nie teraz, ale są tu. I nie spocznę, dopóki jednej kiedyś nie złapię. Połów zakończony połowicznie. Bo tak, to było moje trzecie podejście. Za pierwszym rozwaliłem całą wędkę, zaplątałem kołowrotek. Już myślałem, że do wywalenia jeszcze coś tam połamałem. Że on do końca nie działa. Ale generalnie chyba wiem, co tam. Gdzieś tam trzeba patyk jakiś wsadzić, będzie działał znowu. Dzisiaj największy sukces odniosłem, bo wyciągnąłem ponad powierzchnię wody rybę. Nie była duża, była gdzieś może taka na oko z daleka, ale zerwała się i spadła z blachy. W sensie nie była dobrze zahaczona, bo blacha, bo tu na blachę łowy, tu widać ryby. Tu widać z tego pomostu ryby, tu jest dość wysoko i tu ryby są, tylko jeszcze nie ugryzłem. Na co je łapać? Bo tutaj naprawdę łatwo ryby łapać, na pewno są, widać. I skubią tą przynętę, czy tam blachę, czy cokolwiek, więc się da. Jeszcze mam prawie, wydaje mi się, 2 miesiące w Gambii, więc postaram się tutaj drążyć temat i w końcu przynieść coś na obiekt.